Tomasz Tornikowski, to jest program Starcie Cywilizacji i dziś dokładnie o starciu, może nie cywilizacji, ale na pewno starciu będziemy rozmawiać. A moimi gośćmi są pan Jan Piekło, były ambasador RP na Ukrainie i dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej. Witam serdecznie. I zacznę od takiego pytania, może trochę niełatwego, bo trzeba wejść w cudzą psychikę, też w cudze myślenie polityczne, ale o co tak naprawdę w tej chwili chodzi Putinowi? Bo może jak spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to będzie nam łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czego możemy się w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może i latach nie spodziewać. A zatem o co chodzi Putinowi? I może zaczniemy od pana doktora Jakuba Olchowskiego. No to nie jest pytanie do mnie, jak pan słusznie zauważył, tylko do pana prezydenta Władimira Putina. I ja się nie podejmę. Wiele osób próbuje wejść w jego głowę. To jest bardzo trudne. Ja się nie podejmę tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, co on teraz zamierza zrobić. Jeśli mógłbym jednak powiedzieć kilka słów, jak rozumiem, pan ambasador zresztą to uzupełni za chwilę. A z pewnością to nie jest tylko tak, że stawką w tej grze, która się teraz toczy, jest wyłącznie Ukraina, bo Ukraina oczywiście jest jednym z elementów tej gry, ale prezydent Putin i Rosja w ogóle ma zwyczaj grania jednocześnie na wielu fortepianach, więc przy okazji mamy jeszcze kwestię Białorusi i podporządkowania sobie Białorusi. No, Kazachstan wpadł przy okazji. Ale to trochę przy okazji. Natomiast chodzi też oczywiście o rozgrywkę z Zachodem. I generalnie chodzi o to, żeby przekonać Zachód i przekonać świat, że to z Rosją trzeba rozmawiać o wszystkich sprawach tego świata. Ponieważ na świecie liczą się tylko najwięksi, czyli Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Taki jest, ogólnie taka jest strategia Rosji. I przypuszczam, że generalnie o tym myśli prezydent Putin. No oczywiście jest ta strefa wpływów, czyli odbudowanie tej dawnej strefy wpływów, dawnej bądź nowej, ale tu jest bardzo wiele elementów. I tak na zakończenie, dobrze by było, gdybyśmy pamiętali, a tego niestety, o tym się na Zachodzie często nie pamięta, od wielu lat się nie pamięta, że racjonalność zachodnia i racjonalność wschodnia to są dwie różne racjonalności. I to, że my myślimy, Zachód myśli w określony sposób, dokonując kalkulacji zysków i strat, etc., to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taka, że na wschodzie się myśli inaczej, a w państwach autorytarnych jeszcze inaczej, więc wcale nie musi być tak, że Władimir Putin zrobi to, czego my po nim oczekujemy. No to przechodzimy do pana ambasadora. Panie ambasadorze, sformułowanie, o co chodzi Putinowi, oczywiście nie, to nie jest pytanie o to, co on ma w głowie i co myśli, tylko bardziej chodzi o to, jakie interesy, co on może chcieć, on albo Rosja, bo też pamiętajmy, Putin nie jest samotny w swoim myśleniu, to znaczy to nie jest tak, że Putin chce coś zrobić, a Rosjanie tam po prostu zapierają się rękami i nogami przeciwko jego działaniom. Jak się przyjrzeć nawet opozycji, to wielkiego oporu przeciwko poszerzeniu swoich wpływów na Ukrainę, czy odzyskaniu tych wpływów, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to wielkiego oporu przeciwko temu nie ma, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie ma oporu. A zatem, mówiąc inaczej, co może chcieć osiągnąć Rosja, albo ku czemu dąży Rosja w tej chwili? Można by powiedzieć, że Rosja zaczyna powoli dążyć ku samozagładzie. Zgadzam się z panem doktorem zdecydowanie, że to są dwie różne realności. Z tym, że no jedna realność zachodnia jest oparta o jakąś rozsądną, zdrową kalkulację i normalny pogląd. Natomiast ta realność rosyjska to jest realność metafizyczna, związana z pewnymi wizjami i związana z rzeczywistością, która istnieje rzeczywiście w głowie paru osób. A ta rzeczywistość jest związana z władzą, z bogactwem, z majątkiem i ze ogromnym strachem, że można to utracić. I obawiam się, że to, co jest w tej chwili w głowie Putina i jego najbliższego otoczenia, to jest również strach. Strach związany z tym, że ponieważ wydarzyło się to, co się wydarzyło na Ukrainie, był Majdan, Ukraina idzie w kierunku demokracji, Unii Europejskiej, NATO. Wydarzyło się to, co się wydarzyło w Białorusi, co było takim bardzo zimnym prysznicem również dla Putina, że jednak ludzie, jakim się fałszuje wybory, to mogą wyjść na ulicę i zachować się rzeczywiście no, w sposób trudny dla władzy.
to jest coś, co po prostu przeraża oligarchię moskiewską i popleczników Putina, że coś takiego może się zdarzyć również w Rosji. Natomiast no, Rosja została dość mocno spacyfikowana. Przywódca opozycji Nawalny siedzi w więzieniu, próbowano go zabić. Wiele osób zostało zamordowanych i nie dziwmy się, że ludzie się po prostu boją, co wcale nie znaczy, że oni to akceptują. Panie ambasadorze, to ja bym pociągnął ten wątek, bo to jest ciekawe, co pan powiedział, bo bardzo często, kiedy myślimy o Rosji, to myślimy, że w Putinie jest przede wszystkim pragnienie, żeby, można powiedzieć, nareperować tą największą tragedię XX wieku, jaką jego zdaniem był rozpad Imperium Sowieckiego, czyli można powiedzieć, że w jego głowie jest próba odbudowania potęgi, ze świadomością, że ekonomicznie i na wielu innych płaszczyznach, także demograficznie, Rosja jest jeszcze słabsza niż był Związek Sowiecki w tamtym momencie. Natomiast pan mówi, że powodem może być zwyczajnie lęk przed tym, że grupa oligarchów zgromadzonych wokół Putina i sam Putin może po prostu stracić władzę. Czy ja dobrze rozumiem? Jak najbardziej, tak. To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. I myślę, że czasem diagnozy tego na Zachodzie są dokładnie takie, jakie chciałby usłyszeć Putin. Co go zdecydowanie wzmacnia. Ja bym powiedział jeszcze tak, że Związek Radziecki uległ pewnej degrengoladzie i został rozwiązany, natomiast proces rozpadu Związku Radzieckiego się ciągle jeszcze nie skończył. On może jeszcze potrwać, to może być bardzo bolesne, to może być bolesne i dla Rosji, i może być bolesne dla sąsiadów Rosji, Europy. I to, co się w tej chwili dzieje, to nie jest początek wielkich problemów dla Zachodu, to jest przede wszystkim początek wielkich problemów dla Putina. No to teraz przejdziemy do pana doktora. Dlaczego? Czy rzeczywiście to jest początek wielkich problemów dla Putina? I czy rzeczywiście jest tak, że nie mamy się czego obawiać? Bo ja mam, znaczy pan ambasador tego oczywiście nie powiedział, że nie mamy się czego obawiać. To też chciałem podkreślić. Ale są takie opinie, że nie mamy się czego obawiać, bo Rosja jest słaba. Ja może nie jestem jakimś wielkim znawcą Rosji, ale pamiętam z historii Rosji, że kiedy Rosja jest najsłabsza, to czasem robi najbardziej nieracjonalne rzeczy, o tak bym powiedział, i jej sąsiedzi są wtedy najbardziej zagrożeni. A zatem no, przejdźmy do tego pytania o to, czy jest się czego obawiać i czy Putin trochę wie, na co się decyduje. Jest takie powiedzenie stare, że Rosja nigdy nie jest tak słaba, na jaką wygląda, ale nigdy nie jest też tak silna, na jaką wygląda. Natomiast kontynuując jeszcze, znaczy pozwolę sobie kontynuować pewien wątek z wypowiedzi pana ambasadora krótko. To prawda, ten strach dyktatorów przed utratą władzy jest ogromny, jest przemożny, bo pamiętajmy, że w państwach autorytarnych, a historia Rosji jest akurat świetnym przykładem na to, tranzycja władzy wygląda zupełnie inaczej niż w państwach demokratycznych, bo w państwach demokratycznych są wybory, władza się oddaje, przychodzą następni, sprawują władzę i tak dalej. W państwach autorytarnych to bardzo często wygląda tak, że nie tylko ten dyktator traci władzę i majątek, ale traci też głowę bardzo często. A jeśli nawet nie traci głowy, to zostaje zrzucony z piedestału i trafia na śmietnik historii. A tego na pewno Władimir Putin by nie chciał, dlatego że Władimir Putin, jak przypuszczam, chciałby przejść do historii jako wielki przywódca na miarę Piotra Wielkiego, co najmniej. Więc oczywiście on się tego boi. Zwróćmy uwagę, jak błyskawicznie Rosja zareagowała na wydarzenia na Białorusi i jak błyskawicznie zareagowała na wydarzenia w Kazachstanie. Zresztą ten lęk przed tymi tak zwanymi kolorowymi rewolucjami to jest jeden z czarnych snów na Kremlu, żeby ludzie nie wyszli na ulicę i żeby przypadkiem z tego nie było jakichś problemów. Natomiast czy my się mamy czego obawiać? Oczywiście, że mamy się czego obawiać. Tak jak pan zauważył, Rosja, kiedy jest
w pewnym sensie znajduje się, jest zapędzona do narożnika, że tak powiem, często robi rzeczy nieracjonalne i dość niebezpieczne. Dlatego też między innymi z Rosją wszyscy chcą rozmawiać. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby Rosję zniszczyć, pokonać i upokorzyć, bo wtedy będzie jeszcze bardziej niebezpieczna. Chodzi o to, żeby no, trochę ją spacyfikować, że tak powiem. A czym, dlaczego my się mamy czego obawiać? Dlatego, że mimo, że Ukraina może nie jest jedyną stawką w tej grze, w którą gra Putin z Zachodem, to jest bardzo ważną stawką. Jeżeli my, w sensie nie tylko my jako Polska, ale my jako Zachód, odpuścimy Ukrainę, to Putin pójdzie dalej. Dlatego, że uzyskawszy taką koncesję i takie ustępstwo, będzie sięgał po dalej, bo to leży w naturze zwierza po prostu. Tak to wygląda. Więc na przykład sięgnie po państwa bałtyckie. A państwa bałtyckie są już członkami NATO. I wtedy już rzeczywiście stoimy na krawędzi poważnego konfliktu NATO z Rosją. A to będzie oczywiście test wiarygodności dla NATO. A nic nie jest tak istotne dla każdego sojuszu wojskowego, obronnego, jak wiarygodność. Jeżeli NATO utraci wiarygodność raz, to się rozpadnie. Jeśli NATO się rozpadnie, no to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie my wtedy będziemy. Przejdźmy na chwilę jeszcze na Ukrainę. Wrócimy pewnie do tej rozgrywki, bo tam jeszcze jest Szwecja, pamiętajmy, i Finlandia, o których troszeczkę zapominamy, które nie są członkami NATO, a wobec których Rosja także wysuwa, wobec których pozycji Rosja także wysuwa swoje żądania, na przykład żądając wycofania czołgów z jednej ze szwedzkich wysp. Ale zatrzymajmy się na Ukrainie, bo to jest też bardzo, jak się wydaje, istotne. Ta poprzednia wojna hybrydowa, w której formalnie Rosja przecież twierdziła, że nie uczestniczy, które doprowadziły do tych powstania tych samozwańczych republik. Jak się wydaje, jak się mówi, ja jestem ostrożny, będę się pytał raczej ekspertów, doprowadziły do dość silnego wzmocnienia tożsamości ukraińskiej, także tej ludności, która jest wciąż rosyjskojęzyczna, także tej części, którą Putin mógł uważać za swoją, o tak bym powiedział, czy nawet być może nadal uważa. Konstantynopol, o czym trochę zapominamy, o takich soft power, religijnych elementach, uznał autokefalię cerkwi ukraińskiej. W tej chwili Moskwa toczy swoją wojnę z Konstantynopolem i z Aleksandrią, tworząc afrykańskie struktury rosyjskiej cerkwi prawosławnej, egzarchat dokładnie afrykańskiej rosyjskiej cerkwi prawosławnej. No to pokazuje, że ta wojna toczy się na różnych polach. Ale jak możemy teraz się spojrzeć na Ukrainę? Mówiąc inaczej, na ile na tych płaskich dość terenach Ukraina ma z potężną armią rosyjską szansę? I mówię to ze świadomością, że ukraińska armia też się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat. Jest lepiej uzbrojona, lepiej wyszkolona. No ale pytanie, czy ma jakiekolwiek szanse w starciu. I jeśli do niego dojdzie, oczywiście zakładamy na moment, że w jakiejś formie może do niego dojść. Panie ambasadorze. Nie jestem ekspertem do spraw militarnych, natomiast znam Ukrainę. I mogę powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich lat, również w czasie, kiedy byłem tam ambasadorem, Ukraina zmieniała się błyskawicznie. Po pierwsze, tam jest już pokolenie młodych ludzi, którzy w tej chwili są na stanowiskach, czy to średnich, czy na stanowiskach ważnych, czy mniej ważniejszych, ale ważnych, to są ludzie, którzy nie przeszli sowieckich szkół. To są ludzie, którzy myślą w innych kategoriach i to są ludzie, którzy ulegli dokładnie temu, co pan redaktor, o czym pan redaktor mówił, że inwazja w 2014 roku spowodowała pewne narodziny po prostu patriotyzmu ukraińskiego, nowoczesnego patriotyzmu ukraińskiego, który jest trudny do pokonania, ponieważ patriotyzm rosyjski nie dorasta w ogóle do tego, co udało się właściwie w dużym sensie Putinowi, ale również prezydentowi Poroszence stworzyć. I do tego dochodzi to, o czym pan redaktor już powiedział, to jest bardzo ważne. To, co się udało Poroszence. Udało się doprowadzić do tego, że ukraińska cerkiew prawosławna została przez Konstantynopol
uznana. To jest wyjęcie kamyczka z całej tej pieczołowicie konstruowanej piramidy tej rosyjskiej metafizyki i to już właściwie nie da się przywrócić, mimo usiłowań, mimo tego, co się dzieje w Afryce. Dzięki wsparciu Konstantynopola, dzięki wsparciu patriarchy Bartolomeo, to się po prostu udało. Tak, oczywiście dla Rosji, my to czasem zapominamy, a to jest dość istotny element, dlatego że jeśli większość cerkwi prawosławnych, to się jeszcze nie stało. Część uznała, część nie uznała tą decyzji patriarchy Bartłomieja, ale jeśli by większość cerkwi uznała, no to najbardziej liczebną cerkwią prawosławną, jeśli chodzi o liczbę praktykujących prawosławnych i duchownych, nie będzie już Rosja, nie będzie Moskwa, tylko będzie Kijów, który historycznie ma oczywiście, jeżeli patrzy się na to historycznie, większe prawa nawet do tytułu patriarszego niż Moskwa, bo to Kijów jest pierwszą metropolią na terenach ruskich. Oczywiście Moskwa odpowie, że zdradził, bo podpisał metropolita Sobór Floreński, ale niemniej historycznie jest to pierwsza wspólnota. Wróćmy teraz jeszcze do pana doktora. No właśnie, na ile ten ukraiński nacjonalizm, patriotyzm ma szansę w starciu z wielkoruskim imperializmem, innym trochę nacjonalizmem, innym typem, który notabene często nawet Ukraińców obraża, nazywając ich Małorusami, co jak rozumiem najbardziej mile dla ucha ukraińskiego nie brzmi. Tak, bo tu jest taka układanka. O czym panowie przed chwilą mówili, też jest elementem tej układanki, a propos tych Małorusów, czyli tacy bracia mniejsi, także w sensie religijnym. Więc dlatego właśnie autokefalia cerkwi ukraińskiej jest tak bolesna z punktu widzenia rosyjskiego, bo ona odbiera ten duchowy paternalizm, który Rosja odczuwała wobec wszystkich innych Słowian wschodnich, a w szerszym wymiarze także byłego obszaru Związku Radzieckiego, i nagle to się zmieniło. Oczywiście tu nie chodzi o kwestie religijne, no bo nie zakładajmy, że elity rosyjskie z Kremla są religijne, bo nie są, ale tu chodzi o pewien symbol duchowej, kulturowej dominacji. Tak na marginesie, ja jestem w Lublinie i tutaj w Lublinie mieliśmy na głównym placu miasta, na placu litewskim nomen omen od Unii Lubelskiej, mieliśmy przez wiele dziesięcioleci ogromną cerkiew, sobór zbudowany przez rosyjskiego zaborcę. W Warszawie też taki stał, jeszcze większy. Rosjanie wszędzie budowali, tam gdzie sięgało Imperium Rosyjskie, budowali ogromne cerkwie, które były zazwyczaj najwyższym budynkiem w mieście i miało to swoje znaczenie symboliczne. Oczywiście u nas już tego soboru nie ma, ponieważ po odzyskaniu niepodległości go Polacy rozebrali. Ale to jest bardzo ważny element właśnie tego soft power, o czym też pan wspomniał, ten kulturowo-cywilizacyjny. A czy Ukraińcy mają szansę, obronić się przed Rosją? Jeżeli to miałoby być... Oczywiście spekulujemy i to jest czysto hipotetyczne. Gdyby to miała być pełna inwazja, a w tej chwili to byłaby inwazja z trzech stron, czyli sytuacja wygląda tak, jak wyglądała sytuacja Polski we wrześniu 1939 roku, to Ukraina się nie obroni. Co wynika również z, mimo pomocy spłynącej z zewnątrz, mimo rzeczywiście tego, że armia ukraińska jest dzisiaj zupełnie inną armią niż w roku 2014 i w globalnych rankingach już przeskakuje armię polską, to w starciu z ogromną przewagą, po prostu przewagą liczebną i technologiczną armii rosyjskiej, nie obroni się. To jeszcze mam pytanie dwóch innych graczy, którzy jakoś wydają się w tej grze uczestniczyć. I nawet nie myślę w tej chwili o Europie, bo o Europie mówią wszyscy, więc zostawmy, na razie tam się różne rzeczy dzieją. Pewne rzeczy się zmieniają. Chcę się zapytać o Turcję i o Chiny. Znaczy, z jednej strony Chiny mają za chwilę olimpiadę, więc wojna w Rosji opłaca im się, wojna rosyjska opłaca im się średnio, bo to im psuje PR. Z drugiej strony mamy Turcję, która oczywiście gra swoją grę,
ale której radykalne wzmocnienie albo osłabienie Rosji, bo to znowuż ta wojna mogłaby ją wzmocnić, ale równie dobrze mogłaby ją osłabić, bo z różnych powodów, o których już obaj panowie mówili. Zatem czy Turcja i Chiny mogą w jakikolwiek sposób na Rosję i na Władimira Putina wpłynąć? Obaj przywódcy, zarówno chiński, jak i turecki, no pewne sygnały do Rosji zdają się wysyłać, o tak bym powiedział, i to są sygnały dość jednoznaczne. Turcja ma też swój interes związany z Tatarami krymskimi, którzy, wobec których jest blisko, a których akurat Rosja w tej samozwańczej, chociaż już no, coraz bardziej realnie istniejącej republice, zwalcza bardzo ostro. To znaczy, to jest ta mniejszość, która rzeczywiście na terenie Krymu ma w tej chwili trudno. A zatem, czy te dwie siły mogą w jakiś sposób na to, co się w tej chwili rozgrywa, wpłynąć? Pytanie do pana ambasadora. Jeśli chodzi o Chiny, może od Chin zacznijmy, tu istnieje pewne niebezpieczeństwo wspólnoty interesów. Wspólnoty interesów Pekinu i Moskwy w kwestii Stanów Zjednoczonych i w kwestii również NATO, bo Stany Zjednoczone to jest również najważniejszy element w NATO. I jeżeli rzeczywiście doszło do jakiejś umowy między Putinem a Xi, co jest dość prawdopodobne, że istnieje możliwość wzajemnego wsparcia się i stworzenia na o tym samym czasie dwóch frontów, czyli frontu dla NATO i dla Ameryki na wschodzie Europy i jednocześnie frontu na Pacyfiku, czyli ewentualnej chińskiej inwazji na Tajwan. Więc tu jest niewątpliwie pewna wspólnota interesów i nie jest wykluczone, że ten scenariusz byłby raczej realizowany po zakończeniu olimpiady, a nie w trakcie tej olimpiady. Natomiast, przepraszam, jeżeli chodzi o Turcję, no to jest trochę inna historia. Po pierwsze, Turcja jest członkiem NATO i posiada jedną z największych, najskuteczniejszych i dobrze wyposażoną armię na kontynencie europejskim. No i nie tylko, bo przecież część Turcji też Azja. I oprócz tego Turcja ciągle jest kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście to miało różne dramatyczne fazy. W tej chwili o tym się nawet głośno nie mówi, bo wstyd. Ale rzeczywiście Turcja jest kandydatem. Turcja jest również bardzo zainteresowana tym, żeby Rosja nie zdominowała polityki w ważnym dla Turcji regionie Morza Czarnego. I dlatego skąd inąd Turcja do tej pory nie uznała i nie zamierza uznać aneksji Krymu. Dlatego Turcja wspomaga Ukrainę i ma Ukrainą umowę o strategicznej współpracy i dlatego Turcja wyposażyła również Ukrainę w swoje drony, które właściwie wygrały wojnę o Górski Karabach, pozwoliły wygrać tą wojnę Azerom. Więc jest tu wiele czynników, które by powodowały, że właściwie można powiedzieć, że Turcja jest teoretycznie tutaj stronnikiem, sojusznikiem Ukrainy. Oczywiście cały czas Turcja gra na siebie. Teraz niedawno Erdogan wspomniał, że on mógłby być tym pośrednikiem, który by uczestniczył w rozmowie Żeleńskiego z Putinem i próbował ich pogodzić. Turcja gra swoją grę, oczywiście. Natomiast Turcja jest bliżej do Ukrainy niż do Rosji. Możemy żyć w takim napięciu przez wiele lat, co jak wiadomo społeczeństwa zachodnie, które są zdominowane przez doniesienia medialne, które dzisiaj są, a jutro ich nie będzie. To znaczy to po 3 miesiącach takiego napięcia temat Ukrainy i Rosji zniknie z mediów, bo wszyscy będą go mieli dosyć. Wszyscy uznają, że to jest nuda po prostu. Ale możemy się szykować na takie rozwiązanie i na, no oczywiście trudno powiedzieć, a tak w zupełnie niespodziewanym momencie, ale w zupełnie innym momencie niż ten, którego teraz wszyscy oczekują.
Czy ja bym na wojnę otwartą się nie szykował i na inwazję Rosji na Ukrainę, bo jednak z punktu widzenia interesów strategicznych Rosji to byłoby przeciwskuteczne najprawdopodobniej. Natomiast tak, myślę, że czasy spokoju się skończyły. Dla Ukrainy skończyły się już dawno i Ukraina będzie ciągle destabilizowana, szarpana przez Rosję przy pomocy różnego rodzaju działań hybrydowych, presji psychologicznej, presji dezinformacyjnej i tak dalej. To się będzie działo i to się już dzieje. To się będzie działo także w odniesieniu do Europy Zachodniej, do Zachodu szeroko rozumianego, dlatego że taki jest cel strategiczny Federacji Rosyjskiej, podzielić Zachód. Im bardziej jest sytuacja niestabilna, im więcej jest sprzecznych doniesień, tym społeczeństwa zachodnie bardziej się polaryzują, rośnie popularność różnego rodzaju radykalnych ugrupowań, ekstremalnych postaw. Doktor Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej i Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.